Chrystus mówi do nas w przypowieściach. Czytamy przypowieść o siewcy, o znalezionej perle i skarbie zakopanym w roli. Są to porównania typowe dla rozumienia jego współczesnych, wzięte z życia, mające ukazać treści, które stanowią przedmiot tematu o nazwie Królestwo Niebieskie, a więc sferę ducha, sferę sakrum, która zostaje przybliżana przez to, co materialne, by nie powiedzieć profan. Ale w tych dzisiejszych Ewangeliach mamy bardzo ciekawy przykład pytania, które ma swoją wartość ponadczasową. Czy rozumiecie, pyta mistrz, co do was mówię? Wydawałoby się oczywiste, bo oczywistą jest odpowiedź apostołów. Tak rozumiemy, ale czy do końca? Współczesne badania socjologiczne mówią, że iż treści płynące do nas z publikatorów, telewizja, radio, prasa, są rozumiane przez odbiorcę tylko w 30%. Czy tak jest również z przyjmowaniem, rozumieniem i realizacją nauki Chrystusa? Tylko 30%. To nie jest wymóg godny wartości i wymagań postawionym uczniom mistrza z Nazaretu. Stąd też bardzo ciekawa postać, która pojawia się w czytaniach biblijnych. Salomon. Spotkanie Salomona z Bogiem miało miejsce w czasie snu młodego władcy, który udał się do Gibeonu, aby tam złożyć Bogu krwawe ofiary. Potomek i dziedzic króla Dawida przeżywał zapewne wiele troski, niepewności związanych z czekającymi go rządami. Doznając objawienia Bożej miłości, obecności, Salomon usłyszał, że może prosić o wszystko, co Jahwe mógłby mu ofiarować. To spotkanie i dialog jest zapisany w pierwszej księdze królewskiej Starego Testamentu. Salomon zdaje sobie sprawę w prezentowanej modlitwie, że jego ojciec, a zarazem król Dawid, zawdzięczał swoją wielkość i zaszczytne imię sługi Jahwe dzięki wielkiej łaskawości Bożej. Dlatego też ten człowiek, którego imię zostało zapisane złotymi zgłoskami nie tylko w religii, ale mądrości świata i uchodzi za synonim mądrości wyważonych sądu, Salomon prosi Boga o serce mądre, serce pełne rozsądku, serce pojętne. Zwrot ten w Biblii hebrajskiej znaczy dosłownie serce zdolne do słuchania. I to nie tylko serce rozumiane jako siedlisko zmysłów, ale także jako siedlisko umysłu i woli człowieka do wypełniania woli Bożej, ujawnionej w szczególny sposób w prawie Bożym i stosowania jej w życiu osobistym i narodu. Salomon prosi o serce pojętne w tym celu, aby mógł sądzić swój lud mądrze i zrozumnie oraz by mógł rozpoznać między tym, co jest dobre, a tym, co złe. Życzenie wyrażone przez młodego króla zaskakujące jest dla samego Boga, jakkolwiek niecodzienna wydawać się może prośba Salomona. Ważniejsze od niej są słowa Jahwe, stanowiące jej jakby istotne uzupełnienie oraz wyjaśniające komentarz. Słowa te bowiem, poświadczone absolutnym autorytetem Boga, możemy potraktować jako wyraz i świadectwo ostatecznej prawdy. Jednoznaczna aprobata
z jaką Bóg przez prośbę Salomona dowodzi, że król wypowiedział słowa prawdziwej mądrości. Z tego powodu Jahwe nie tylko przychyla się do jego życzenia, lecz spełnia je z nawiązką. Cóż jest zawarte, jaka wielkość jest ukryta w tych słowach? Otóż w słowach Boga zawarte jest uznanie dla Salomona za to, że nie prosił o trzy rzeczy. O długie życie dla siebie, bogactwo oraz zgubę swoich nieprzyjaciół. Przecież, moi drodzy, zdecydowana większość ludzi właśnie o takie rzeczy prosi, pragnąc jak najdłuższego życia, rozmaitych bogactw oraz wytracenia swoich wrogów. Jeśli zaś nawet ludzie proszą niekiedy Boga także o dar mądrości, to w przeciwieństwie do Salomona chodzi im raczej nie o umiejętność rozróżniania dobra od zła, by sprawiedliwie postępować względem innych osób, lecz o to, by dzięki uzyskanej mądrości innych przewyższyć. Już z tego powodu młody władca musi się jawić jako człowiek niepospolity. Długie życie, nawet jeśli jest dobrem, może w pewnych okolicznościach okazać się dobrem uciążliwym, a nawet niebezpiecznym. Mając wszak bezwarunkową pewność długiego życia, Salomon mógłby się rozzuchwalić i popaść w pychę, a nawet podejmować wiele działań nierozważnych, czy wręcz zgubnych dla siebie i swoich poddanych. Pewność długiego życia mogłaby też zaślepić w nim lęk przed śmiercią, który zwykle chroni ludzi przed zbyt wielkim ryzykiem. Przypomina bowiem, że utrata istnienia jest ciągłym zagrożeniem stojącym przed każdym z nas. Nieustanna możliwość śmierci uczy w ten sposób prawdziwej pokory i umiaru w formułowaniu celów działania oraz sposobów ich realizacji. Inaczej mówiąc, uczy racjonalnego korzystania z życia i jego dóbr. Co to znaczy odnaleźć skarb i zrozumieć znaki? Odnalezienie skarbu także dzisiaj budzi wielkie zainteresowanie i bywa zazwyczaj przedmiotem niemałych pragnień. Nie inaczej było także w starożytności. Wywoływało to znacznie częstsze dzisiaj emocje, ponieważ zakopywanie cennych przedmiotów było wówczas bardzo popularnym sposobem zabezpieczenia przed rabunkiem lub kradzieżą. Wiele starożytnych tekstów dotyczy tego tematu. W Palestynie gliniane domy nie stanowiły przeszkody. Złodzieje z łatwością podkopywali ściany. Dlatego zakopywanie skarbu w otwartych polach było częste. W starożytności z zapałem roztrząsano również prawne kwestie związane ze znaleziskiem. Istniały liczne opowiadania o ubogich, pobożnych ludziach, którzy w nagrodę za prawość i rozliczne trudy zostali nagrodzeni nieoczekiwanym odnalezieniem skarbów. W Palestynie w czasach Jezusa opowiadało na przykład o rabbim, którego krowa podczas orki wpadła do dołu z ukrytym tam skarbem i złamała nogę. Na tym przykładzie rabini pouczali, że jeśli Bóg dopuszcza na człowieka sprawiedliwego jakieś nieszczęście, to równocześnie stokrotnie nagradza. Perły z czytanych Ewangelii ze względu na swoją kosztowność łatwo znalazły swoje miejsce w religijnym języku, stały się symbolem Tory albo w ogóle Izraela, bo podkreślają wielkość i cenę Bożych darów dla ludzi. Moi drodzy, wszyscy nosimy imię chrześcijan, a oznacza to znajomość ewangelicznego orędzia Jezusa, który przemawiając do swoich uczniów
zadaje im pytanie: zrozumieliście to wszystko? Jakże ważna staje się odpowiedź. Tak jest, odpowiadają apostołowie. Patrząc jednak na własną wiarę, trzeba zapytać, czy rozumiemy, co mówi do nas Bóg. W tym miejscu, dla lepszej ilustracji zagadnienia, posłużę się pewną przypowieścią. Zdarzyło się współczesnemu człowiekowi, że pewnego razu zbłądził na pustyni. Z nieba lał się żar jak roztopiony ołów, nagrzany piasek wrzynał się boleśnie w skórę, a oczy piekły ze zmęczenia, sił ubywało z każdym krokiem. Nagle wędrowiec dostrzegł w dali oazę. To na pewno fotomorgana, zwodniczy miraż, pomyślał, na to się nie nabiorę. Jednak kiedy szedł w tym kierunku, zjawisko nie znikało. Wprost przeciwnie, palmy rysowały się coraz wyraźniej, a przede wszystkim woda stawała się bardziej realna. Nie, to głód i pragnienie tak omamiły moją wyobraźnię, tłumaczył sobie przekornie. Takie fantazje są czymś naturalnym w moim położeniu. Teraz nawet słyszę szum źródełka, ale to niemożliwe. To halucynacja. Wkrótce potem przechodzili tamtędy dwaj Beduini. Nie mogę tego pojąć, odezwał się jeden z nich. Jak ten człowiek mógł umrzeć, mając prawie daktyle w ustach, a na długość ręki źródło? Bo to był prawdziwie współczesny człowiek, odparł drugi. Jak widać, umiejętność, a raczej brak umiejętności odczytania znaków, może być powodem tragedii. Stajemy się duchowymi ślepcami. Jesteśmy w świecie, w którym nie potrafimy rozpoznać Bożego daru, Jego ingerencji, obecności, łaski, jaka jest w zasięgu naszej ręki. Prawdziwy chrześcijanin powinien zarówno w swoim sumieniu, jak i w drugim człowieku odnajdywać wolę Bożą. Tylko wtedy ma szansę przeżycia swojego życia w pokoju, bo tylko wtedy może zrozumieć Boże przesłanie. Może powiedzieć twierdząco na pytanie: zrozumiałeś wszystko? Ostatnim obrazem Rembrandta, którego nie zdołał wykończyć, jest starzec Symeon i dzieciątko Jezus w świątyni. Namalował go w 1669 roku, a oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Sztokholmie. Dlaczego nie zdążył dokończyć swego dzieła? Bowiem pod koniec życia oślep prawie całkowicie. Ta prawie całkowita ślepota malarza, ale w połączeniu z jego wewnętrznym wzrokiem, nadały obrazowi rzadki patos. Symeon był człowiekiem sprawiedliwym i pobożnym, czekającym w nieustannej modlitwie, by Bóg objawił Mesjasza Pańskiego, jak dawno temu obiecał. Nic nie zdołało zachwiać wiarą Symeona. Kiedy rodzice dokonywali prezentacji dziecka w świątyni, zgodnie z przyjętym w owym czasie zwyczajem, Symeon, człowiek ducha pokornego i wierzącego serca, wziął je w objęcia i rozpoznał w Jezusie Boga. Była także w świątyni jerozolimskiej prorokini Anna, która na obrazie Rembrandta stoi obok Symeona. 84-letnia kobieta miała za sobą długie lata wdowieństwa i smutku. Nie była jednak zgorzkniała i nie biadała nad swoim losem. Tak jak Symeon, stawała się coraz bardziej życzliwsza dla ludzi
i coraz lepsza, w miarę jak rosła jej ufność. Gdy ciało jej słabło, wiara zapuszczała silniej korzenie w nadziei, której wiek nie zdołał zgasić. Wzmocniły się więzy z Bogiem i podczas stałego kultu, poszczenia i modlitwy w świątyni wiedziała, że to, co najlepsze, dopiero nadejdzie. Bóg objawia się ludzkości na milion różnych sposobów. I tak będzie wśród tej listy objawień, która jest długa, z biegiem lat wydłużać te przykłady aż do końca czasów. Bo spełnienie osoby ludzkiej, z czego Rembrandt zdawał sobie sprawę i wyraźnie ukazał w swej sztuce, dokonuje się tylko przez Boga, nie przez samego człowieka. Jakkolwiek ciąży los, trzeba się go trzymać, Boga. On zapewnia, że niczego ważnego nie stracimy. No cóż, czy jesteśmy tymi, którzy mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą? Czy potrafimy wybrać te wartości, rozpoznać znaki czasu i znaleźć skarb najcenniejszy, dla którego warto sprzedać wszystko, aby zdobyć to jedno? To, co gwarantuje nam wartość życia, spełnienia i poznania tajemnicy Boga. Niekiedy jesteśmy tak zaganiani, tak wybiórczo działamy jako chrześcijanie i ludzie, że ten Chrystus, który przychodzi, bywa niezauważony, czyli ta największa wartość, a więc Bóg z Jego darem, zostaje przez nas zignorowany, a z tego, co jest małą wartością, czynimy skarb. To potwierdza nam Jan Twardowski. Czemu się urwałem? Czemu mnie nie było? Czemu jak strażak biegłem nieprzytomnie, stale w drodze, jak kolumb, który szukał pieprzu? Nim wróciłem, był Jezus i pytał się o mnie. Moi drodzy, nie biegnijmy ciągle jak strażak nieprzytomnie. Nie bądźmy stale w drodze jak kolumb, który szukał pieprzu. Bo skarb i tajemnica bywa bardzo blisko, a nas przy niej nie ma. A to był Jezus, gdy wróciliśmy i cóż, pytał się o mnie, a nas nie było. Amen.